You are translating? Yes, Gurudev. Om jnana timirandasya janagana salakayam chakshur smritam jena tasmai shri gurave namaha shri chaitanya manavisam shapitam jena bhutale kayam rupa karamaya dadati sapadantikam shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadha shri vasari gaura bhaktivindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2, Text 4. Czytamy ze Srimad Bhagavatam, rozdział drugi, przepraszam, drugi kanto, drugi rozdział, tak. Tekst 24. Czwarty. Przepraszam. Tatyam shishtokim kasipo paraisaya baho svasi dehehi upabaranai kim satyanalokim purudana Patreya digvala lado satikim dukulaya. Translation. Again, Sukadeva Goswami speaking to Maharaj Pariksit. Sukadeva Goswami mówi tutaj do Maharaja Pariksita. When there are ample earthly flats to lie on, what is the necessity of cots and beds? When one can use his arms, what is the necessity of a pillow? When one can use the palms of his hands, what is the necessity of variety of utensils? When there is ample coverings or the skin of trees, what is the necessity of clothing? Tłumaczenie. Czyż potrzebne jest łóżko, skoro dosyć jest płaskich miejsc na ziemi? Czyż potrzebna jest poduszka, skoro można użyć własnych ramion? Czyż potrzebne są naczynia, skoro można użyć dłoni? Czyż potrzebne jest ubranie, skoro dosyć jest korzyści? Przepraszam, pożalista, słyszać przerywot ruski, a tu mamy prawo. Anantirupa, we're pożalista, hearing you speak. Excuse me, that's not me. Wyklucz, pożalista, mikrofon. Who is it? A przymanie prawo, wykluczcie, pożalista, mikrofon. Ja was nie mogę wykluczyć, prosto ja nie host. Get purport? Yes, Guru Maharaj. The necessities of life for the protection of the and comfort of the body. It must be Ali Mami, right? Yes, Guru Dev, unfortunately. Abhimanyu, you're disturbing us. Please turn up your microphone. It's still not turned off, Abhimanyu. Prabhu, мы дальше вас слышим. Если можете, выключите, пожалуйста, микрофон. Это должно быть, если вы с телефона, внизу у вас есть такой значок микрофона. Okay, he shut it off. Okay. The necessities of life for the protection and comfort of the body must not be unnecessarily increased. Go ahead. Znaczenie nie powinno się sztucznie zwiększać potrzeb związanych z ochroną i wygodą ciała. So it doesn't mean we can't have a bed, but not unnecessarily. We don't need, great mattresses and water beds and things like that. To nie znaczy, że nie powinniśmy mieć łóżka, to znaczy, że nie powinniśmy mieć jakiegoś bardzo wyszukanego łóżka, typu jakichś nie, bardzo wyszukanych materasów czy łóżka wodnego na przykład. But stressed on this point about not being extravagant. Czyli nie mieć takiej ekstrawagancji w swoim życiu. He said this extravagance has led to the constant conflict between people who have money and those who don't have it. I ten nadmiar zawsze prowadzi do konfliktu między ludźmi, którzy mają pieniądze, a którzy ich nie mają.
And so the communists come are you know, produced, and they get appeal because people don't like it that somebody is very rich and he's showing off his money. Stąd komuniści w swojej filozofii nie lubią, kiedy ktoś ma dużo pieniędzy i nimi się chwali. Human energy is spoiled in a vain search after such illusory happiness. If one is able to lie down on the floor, okay, let's just do that second sentence, translate that second one. Human energy. W próżnej pogoni za takim złudnym szczęściem marnowana jest energia ludzkiego życia. This is the world is running after this illusory happiness of having wealth and beauty and fame and these things. They don't really satisfy the soul. I świat, cały świat biegnie za tym iluzornym, złudnym szczęściem typu pieniądze, piękno, sława. The self will be satisfied when we're in harmony with the super self. I stąd nie czuje ten cały świat zadowolenia, a poczujemy to zadowolenie w samym sobie, kiedy będziemy połączeni z wyższą duszą. If one is able to lie down on the floor, then why should one endeavor to get a good bedstead or a soft cushion to lie on? If one can rest without any pillow and make use of the soft arm endowed by nature, there's no necessity of searching after a pillow. If we make a study of the general life of the animals, we can see that they have no intelligence for building big houses, furniture, and other household paraphernalia. And yet they maintain a healthy life by lying down on the open land. They do not know how to cook or prepare foodstuff, yet still they live healthy lives more easily than the human beings. This does not mean that human civilization should be reverted to animal life, or that human beings should live naked in the jungle without any culture, education, and sense of morality. An intelligent human being cannot live the life of an animal. Rather, man should try to utilize his intelligence in arts and science, poetry and philosophy in such a way that he can further the progressive march of human civilization. Go ahead. Jeśli można spać na podłodze, to dlaczego mielibyśmy starać się o dobre łóżko lub miękki materac? Jeśli można podłożyć pod głowę miękkie ramiona, którymi obdarzyła nas natura, to dlaczego mielibyśmy starać się o poduszkę? Przyjrzmy się życiu zwierząt. Zwierzęta nie potrafią budować wielkich domów, mebli i innych sprzętów domowych, a mimo to żyją zarówno sypiając na świeżym powietrzu. Sypiając na zdrowym powietrzu. Nie potrafią one gotować i przyrządzać potraw, a mimo to są zdrowsze niż ludzie. Nie oznacza to, że cywilizacja ludzka powinna sprowadzić się do życia zwierzęcego. Nie chodzi o to, aby ludzie żyli nago w dżungli, bez jakiejkolwiek kultury, edukacji czy moralności. Inteligentny człowiek nie jest w stanie żyć w taki sposób jak zwierzęta. Powinien on raczej wykorzystywać swoje możliwości intelektualne w sztuce, nauce, poezji i filozofii i w ten sposób posuwać naprzód ludzką cywilizację. But here the idea given by Srila Sukadeva Goswami is that the reserve energy of the human being, of the human life, which is far superior to that of the animals, should simply be utilized for self-realization. Advancement of human civilization must be towards the goal of establishing our lost relationship with God, which is not possible in any form of life other than the human form. One must realize the nullity of the material phenomena, considering it as a passing phantasmagoria, and must endeavor to make a solution to the miseries of life. So self-complacency with a polished type of animal civilization geared to sense gratification is delusion, and such a civilization not worthy of the name. In the pursuit of such false activities, a human being is in the clutches of Maya or illusion. Great sages and saints in the days of yore were not living in palatial buildings furnished with good furniture and so-called amenities of life. They used to live in huts and groves and sit on the flat ground, and yet they have
left immense treasures of high knowledge with all perfection. Sri Rupa Goswami and Sri Sanat Goswami were high-ranking ministers of state, but they were able to leave behind them immense writings on transcendental knowledge while residing only for one night under one tree. They did not leave even two nights under the same tree, what to speak of well-furnished rooms with modern amenities. And still, they were able to give us the most important literature of self-realization. So-called comforts of life are not actually helpful to progressive civilization. Rather, they are detrimental to such progressive life. In the system of Sanatana Dharma, of four divisions of social life and four orders of progressive life, there are ample opportunities and sufficient directions for a happy termination of the progressive life. And the sincere followers are advised herein to accept a voluntary life of renunciation in order to achieve the desired goal of life. If one is not accustomed to abiding by the life of renunciation and self-abnegation from the beginning, one should try to get into the habit at a later stage of life, as recommended by Srila Sukadeva Goswami, now will help one to achieve the desired success. W swojej wypowiedzi Srila Sukadeva Goswami sugeruje, że cała wolna energia życia ludzkiego, życia daleko wyższego niż zwierzęce, powinna zostać wykorzystana na samorealizację. Postęp cywilizacji ludzkiej powinien zostać skierowany ku odnowieniu naszego utraconego związku z Bogiem. Osiągnięcie tego celu możliwe jest jedynie w ciele ludzkim. Należy uświadomić sobie bezużyteczność świata materialnego, będącego jedynie przemijającym złudzeniem i definitywnie rozwiązać problemy swojego życia. Zadowolenie z ugładzonej cywilizacji zwierzęcej, skupionej wokół przyjemności zmysłowych, jest jedynie oszukiwaniem się. Taka cywilizacja w ogóle nie zasługuje na swoją nazwę. Goniąc za iluzorycznymi przyjemnościami, ludzka istota wpada w szpony Mai, czyli ułudę. Przed wiekami wielcy mędrcy i święci mężowie nie mieszkali w pałacach pełnych pięknych sprzętów i tak zwanych wygód. Żyli oni w chatkach i lasach, siedząc po prostu na ziemi, a mimo to pozostawili po sobie wielką skarbnicę wzniosłej i doskonałej wiedzy. Srila Rupa Goswami i Srila Sanatana Goswami byli wysokimi urzędnikami w rządzie, a mimo to upuścili swoje wspaniałe rezydencje. Zamieszkali w lesie, spędzając tylko jedną noc pod jednym drzewem i żyjąc w ten sposób, pozostawili po sobie olbrzymią literaturę dotyczącą wiedzy transcendentalnej. Nie spędzili nigdy nawet dwóch nocy pod jednym drzewem, nie mówiąc już o mieszkaniu w bogato wyposażonych pokojach. Mimo to dostarczyli nam tylu niezwykle ważnych dzieł o samorealizacji. W rzeczywistości tak zwane wygody życia nie pomagają, a wręcz szkodzą postępowi cywilizacji. System Sanatana Dharma, posiadający cztery grupy społeczne i cztery porządki życia dla postępu realizacji, umożliwia ludziom osiągnięcie doskonałości, dostarczając jednocześnie wszelkich potrzebnych do tego instrukcji. Poważni zwolennicy tego systemu, pragnący osiągnąć rzeczywisty cel życia, powinni dobrowolnie zaakceptować zasady wyrzeczenia. Taka jest instrukcja tego wersetu. Srila Sukadeva Goswami radzi, że jeśli ktoś nie przyzwyczaił się do wyrzeczeń i umartwień, od samego początku powinien spróbować zrobić to w późniejszych etapach swojego życia, gdyż jest to bardzo pomocne w osiągnięciu upragnionego sukcesu. So we can't avoid austerity. Czyli my nie możemy uniknąć wyrzeczeń. We teach our children. When I was a child, 5 years old, I didn't want to go to school. I was happy just playing with my brother and I didn't like the idea of going to school. Na przykład, kiedy byłem dzieckiem, miałem około 5 lat, to lubiłem bawić się ze swoim bratem. Nie chciałam chodzić do szkoły, nie lubiłam szkoły. But the society and my parents, they forced me to go to school. Ale społeczeństwo i też moje rodzice zmusili mnie chodzić do szkoły. They forced me to learn arithmetic and reading and writing. I oni zmusili mnie nauczyć się arytmetyki, czytanie i pisanie. And their argument was,
Now you don't see the necessity of this, but you, when you grow up, you'll see that this is valuable. I ich argumentem było to, że twierdzili, że jak teraz nie rozumiem wagi tych rzeczy, tych nauk, ale kiedy dorośnie, to zrozumiem, że są ważne. In the same way, Śrīla Prabhupāda is teaching us that you don't like this austerity, but in your next life, you'll be glad that you took it. I Śrīla Prabhupāda nas uczył też, że może w tym życiu nie lubicie wyżycień, ale w następnym to je przyjmiecie. Actually, very quickly, even in this life, you'll find that these austerities are become very pleasing. I nawet w tym życiu możecie zobaczyć, że te wyżyczenia, które mamy, to one bardzo, bardzo radosne mogą być. But we have to take it. We have to do it even. The mind is saying, why? Don't do it. Don't do it. But no. Intelligence is higher than the mind. It should prompt us to follow these principles. I czasem nasz umysł może nam powiedzieć, nie rób tego, nie rób tego, ale inteligencja jest wyżej umysłu i może nim kontrolować. So, from the other side, Prabhupada used to say, I'm only asking you to give up poison. I Śrīla Prabhupāda mówił, że ja proszę was tylko o to, żebyście porzucili truciznę. Especially no illicit sex is difficult for everybody. A szczególnie żadnego nielegalnego seksu, to jest trudne dla każdego. But without that, then the life becomes without any goal, without any progress. Ale bez tego nasze życie pozostanie bez żadnego celu i progresu. Even the animals are regulated. They don't have sex just any time, but only when the female is in a heat and so on. I nawet zwierzęta są mają to życie seksualne uregulowane, robią, rozmnażają się w pewnych okresach, kiedy samice są do tego gotowe. But human beings are so intelligent that they can have sex anytime practically, and they think this is their right. Ludzie są tacy inteligentni, że myślą, że mogą mieć seks w każdym czasie, kiedy tego będą chcieli. And the result is that there's no honest family life. The children are left in divorced homes, and like this, the whole population becomes degraded. A rezultat jest taki, że nie ma wtedy żadnego prawdziwego życia rodzinnego. Są porzucane dzieci, całe społeczeństwo degraduje. And the point of blame comes to the men. I jeżeli szukamy tutaj kogo, kto może być w tym winny, to przychodzimy tutaj do mężczyzn. Prabhupada mentions in the first chapter of Bhagavad Gita how women can be easily seduced. I Śrīla Prabhupāda mówi o tym w pierwszym rozdziale Bhagavad Gita, jak kobiety mogą być łatwo uwiedzone. Therefore, father is meant to protect the unmarried daughter. Husband is meant to protect his wife. Grown-up sons are expected to protect their mother. Stąd ojciec musi ochronić swoją córkę dorastającą. Potem ona musi być pod opieką swojego męża i w końcu starszy syn musi zobowiązać się do ochrony swojej matki. But the men are not trained in this way, and therefore there's so much illicit sex, so much unwanted population, and the result is there's always war and trouble. A z racji tego, że mężczyźni nie są szkoleni pod tym względem, to mamy tak dużo tego nielegalnego seksu, z czego mamy całe populacje niechcianych dzieci i w konsekwencji są wojny i konflikty.
So these are principles for a human civilization which should be followed. And then we can expect to be satisfied in this life. To są zasady cywilizacji ludzkiej i jeżeli będziemy je wykonywać, to wtedy będziemy szczęśliwi. Otherwise, even we have so much money, we won't find happiness. Z drugiej strony, jeżeli będziemy mieć też dużo pieniędzy, to nie poczujemy tego szczęścia. That same money will be a cause of degradation. A te pieniądze staną się przyczyną naszej degradacji. Money in itself is not bad, but if we use it for sense gratification, then we get implicated more and more in the material world. I pieniądze to nie są jakby złe same w sobie. Złe jest to, w jaki sposób je wykorzystujemy. Jeżeli je wykorzystujemy dla zadowolenia własnych zmysłów, to będą nas uwikłać w tym świecie materialnym bardziej i bardziej. Text 5. Chirani kim patina shanti dishanti baksham iksham naivan ugripa para rita sarito piyashushiyan. Is this Govinda prayer? Guram gunakim avitau vatipusasanam kasmad bhajanti kavayo dandumana dandha. And that's the tune. Translation. Are there no torn clothes lying on the common road? Do the trees not which exist for maintaining others no longer give alms and charity? Do the rivers being dried up no longer supply water to the thirsty? Are the caves of the mountains now closed? Or above all, does the Almighty Lord not protect the fully surrendered soul? Why then do the learned sages go to flatter those who are intoxicated by hard-earned wealth? Tekst piąty, tłumaczenie. Czyż na gościńcach nie leżą podarte szaty? Czyż drzewa, które żyją dla utrzymywania innych, nie dają już swojej jałmużny? Czyż rzeki, czyż rzeki wyschły i nie poją już spragnionych? Czy jaskinie w górach zostały zamknięte? A przede wszystkim, czy wszechmocny Pan nie chroni dusz w pełni uporządkowanych? Pewnie podporządkowanych, przepraszam. Dlaczego więc pewni wiedzy męscy chodzą chlebiać tym, którzy odrzuceni są swym ciężko zarobionym bogactwem? So this is intoxication of hard-earned wealth. It affects every rich person. I to jest intoksykacja, która pochodzi z dużego bogactwa, która dotyka każdą bogatą osobę. Just like we say, the intoxication of youth also affects young people. Tak jak mówimy, że intoksykacja wśród młodzieży wpływa na tych młodych osób. They all become proud. Wszyscy oni stają się dumni. But that youth is running through your fingers. Przepraszam, przez młodość stają się tacy. Ale ta młodość przecieka przez nasze palce. Adishakti, your sound is not right. Go ahead, speak now. Speak something, we can see if your sound is okay. Sorry. Okay, now it's okay. Yeah. Now it's okay, thank you. So we want to get free from intoxication of every kind so that we can see things as they are. Stąd my chcemy jakby odrzucić wszystkie intoksykacje. Intoxicated person, he can't do anything properly. Like if he's driving, it's very dangerous because he can't do common sense things like putting on the brakes at the right time. Osoba pod wpływem intoksykacji może zrobić niepoprawne czyny. Na przykład jak osoba prowadząca pod wpływem intoksykacji może nie wiedzieć, kiedy ma po prostu zatrzymać samochód. And so they can't determine what is actually good for themselves.
I oni nie używają zdrowego rozsądku i nie mogą wyznaczyć, zrozumieć, co jest dobre dla nich. They can easily hurt themselves and hurt others just like a small child. Mogą w łatwy sposób czynić ból sobie samym czy też innym, jak małe dziecko. Just like practically, none of us would want to drive in a car where the driver is intoxicated with drinking alcohol. Widzimy to na praktyce. Nikt z nas nie chciałby siedzieć w samochodzie, który prowadzi osoba pod wpływem alkoholu. Similarly, the rich man, we don't want him to be the leader because he is puffed up, thinking how he earned this money and how he's better than others. Tak samo my nie chcemy, żeby bogata osoba obejmowała pozycję lidera, gdyż ona jest dumna i cały czas myśli o to, jak dużo zarabia, w jaki sposób. But unfortunately, we don't have such leaders in this today's society. Niestety, my nie mamy takich dobrych liderów w naszym społeczeństwie teraz. They can't understand the principle that God is great and they're small. Oni, ci liderzy, którzy są teraz, nie mogą zrozumieć zasady, że Bóg jest wielki, a my jesteśmy mali. Report the renounced order of life is never meant for begging or living at the cost of others as a parasite. According to the dictionary, a parasite is a sycophant who lives at the cost of society without making any contribution to that society. The renounced order is meant for contributing something substantial to society and not depending on the earnings of the householders. On the contrary, acceptance of alms from the householders by the bona fide mendicant is an opportunity afforded by the saint for the tangible benefit of the donor. Go ahead. Znaczenie, nie powinno się nigdy przyjmować sanjasy w celu zbierania datków lub życia na koszt innych, jak pasożyt. Zgodnie z definicją słownikową, pochlebca żyjący na koszt społeczeństwa, a nie dający od siebie nic temu społeczeństwu, nazywany jest pasożytem. Zadaniem wyrzeczonego porządku życia sanjasa jest dawanie społeczeństwu czegoś bardzo konkretnego, a nie korzystanie z dochodów osób posiadających rodziny. We have experience of that in Delhi. We were going door to door in the morning. And one man came out. He said, "Why are you coming here? You're simply disturbing my dog." I doświadczyliśmy tego, kiedy byliśmy w Delhi. Chodziliśmy rano od drzwi do drzwi i jeden pan powiedział, "Dlaczego przychodzicie do mnie? Tylko niepokoicie mojego psa." They couldn't appreciate that we're giving them the most valuable chance to by taking one of Prabhupada's books, by donating for this mission. I oni nie widzieli, że dajemy im wielką szansę, gdyż dostają książki Śrily Prabhupada, że mogą mieć wkład w tę misję. Prabhupada had personal experience like that also. When he was collecting money to go to the West, he would meet people like that. I Śrila Prabhupada miał osobiste doświadczenie takiego typu, kiedy on zbierał datki na swoją podróż na zachód, do zachodu. All of us who have distributed books on the street, they know, people tell you, "Why don't you get a job? Why are you such a parasite?" I każdy z nas, kto wychodzi na ulicę, żeby rozprowadzić książki, miał do czynienia z takimi ludźmi, którzy mówią, o, lepiej znajdź pracę, nie bądź pasożytem. Ananta Rupa, you have that experience? Ananta Rupa Prabhu ma takie doświadczenie. Yes, Guru Maharaj. In the Sanatana Dharma institution, alms giving to the mendicants is part of a householder's duty. And it is advised in the scriptures that the householder should treat the mendicant as their family children and should provide them with food, clothing, etc., without being asked. Pseudo mendicants, therefore, should not take advantage of the charitable disposition of the faithful householders. The first duty of the person in the renounced order of life is to contribute some literary work for the benefit of the human being in order to give them him realized direction towards self-realization. Amongst the other duties in the renounced order of life, Srila Sanat Goswami, Sri Rupa Goswami, and other Goswamis of
of Goswamis of Vrindavan. The foremost duty discharged by them was to hold learned discourses amongst themselves at Seva Kunj, Vrindavan, the spot where Radha Damodar Temple was established by Sri Jiva Goswami, where the actual Samadhi tombs of Sri Rupa and Sri Jiva Goswami are laid. For the benefit of human society, they left behind them immense literatures of transcendental importance. Go ahead. W rzeczywistości, kiedy prawdziwi mnisi przyjmują datki od takich osób, robią to jedynie dla dobra ofiarodawców. W systemie Sanatana Dharma jednym z obowiązków osób posiadających rodziny jest ofiarowywanie datków żebrającym mnichom. Pisma Święte zalecają, aby traktowali oni takich mnichów jak swoje dzieci, zaopatrując ich w pożywienie, ubieranie itd. Nawet jeśli święci nie proszą o nie. Pseudomnisi nie powinni więc wykorzystywać szczodrobliwości osób posiadających rodzinę. Pierwszym obowiązkiem, jaki mają wyrzeczeni mnisi wobec ludzkości, jest dostarczenie literatury zawierającej ich realizację i wskazówki dotyczące samorealizacji. Pomiędzy innymi obowiązkami Śrila Sanatany, Śrila Rupy i innych Goswami z Vrindavany głównym było prowadzenie między sobą naukowych dysput na tematy duchowe. Odbywały się one w Seva Kunja we Vrindavanie. W miejscu tym Śrila Jiva Goswami zbudował później świątynię Śri Radha Damodara. I tam też znajdują się rzeczywiste grobowce Samadhi Goswami, Śrila Rupy i Śrila Jivy. Goswami z Vrindavany pozostawili dla dobra ludzkości olbrzymią literaturę, niezwykle istotną pod względem transcendentalnym. So here we see the foremost duty discharged by them was to hold discourses amongst themselves. So that's what we're trying to do here. Tutaj widzimy, że jednym z obowiązków tych Goswami było prowadzenie różnego rodzaju dysputów między sobą na tematy duchowe, co my też staramy się zrobić tutaj. Unfortunately, we see that not many people are coming to these discourses. No, niestety obserwujemy, że niedużo osób przychodzi na takiego typu spotkanie. But this is the process to regularly hear the subject matter of Bhagavad Dharma from the right source. Ale to jest taki proces, cały czas słuchać, czyli od źródła źródła prawdziwego, czyli to jest nasz obowiązek Sanatana Dharma, Bhagavad Dharma, przepraszam. We have full faith that this Srimad Bhagavatam has translated and explained by Srila Prabhupada is the right source. I mamy pełną wiarę, że ta Srila Bhagavatam, która jest przetłumaczona przez Srila Prabhupada, opatrzona komentarzami, jest tym właściwym źródłem. But unfortunately people have no taste. Ale niestety ludzie nie mają na ogół smaku do tego. But I thank you all who are present here now. A ja dziękuję wam wszystkim, którzy są tutaj obecni. Similarly, all the acharyas who voluntarily accepted the renounced order of life aimed at benefiting human society and not living a comfortable life or irresponsible life at the cost of others. However, those who cannot give any contribution should not go to the householders for food. But such mendicants asking bread from the householders are an insult to the highest order. Sri Gurudeva Goswami gave this warning especially for those mendicants who adopt this line of profession to solve their economic problems. Such mendicants are in abundance in the age of Kali. When a man becomes a mendicant willfully or by circumstance, he must be in firm faith and conviction that the Supreme Lord is the maintainer of all living beings everywhere in the universe. Why then would he neglect the maintenance of a surrendered soul who is 100% engaged in the service of the Lord? A common master looks to the necessities of his servant. So how much more would the all-powerful, all-opulent Supreme Lord look after the necessities of life for a fully surrendered soul? The general rule is that a mendicant devotee will accept a small, simple small loincloth
without asking anyone to give it in charity. He simply salvages it from a rejected, torn cloth thrown in the street. When he is hungry, he may go to a magnanimous tree with drops of fruit. And when he is thirsty, he may drink water from the flowing river. He does not require to live in a comfortable house, but should find a cave in the hills and should not be afraid of jungle animals, keeping faith in God who lives in everyone's heart. Go ahead. Wszyscy aczariowie, przyjmując dobrowolnie wyrzeczony tryb życia, mają na cele dobra społeczeństwa ludzkiego, a nie wygodne i nieodpowiedzialne życie na koszt innych. Jednakże osoby, które nie są w stanie dać czegokolwiek innym, nie powinny przychodzić po pożywienie do osób posiadających rodziny. Żebranie osób, które poprzez żebranie pragną rozwiązać swoje problemy ekonomiczne. Przepraszam, ostrzeżenie Śukadewy Goswamiego skierowane jest przede wszystkim do osób, które poprzez żebranie pragną rozwiązać swoje problemy ekonomiczne. W wieku Kali osób takich nie brakuje. Człowiek, który zaakceptował żebranie z własnej woli lub zmuszony okolicznościami, musi mieć mocną wiarę w to, że Najwyższy Pan utrzymuje wszystkie żywe istoty we wszechświecie. Dlaczego Pan miałby nie troszczyć się o duszę w pełni Mu podporządkowaną, całkowicie zaangażowaną w Jego służbę? Nawet zwykły Pan dba o swojego sługę, zaspokajając jego potrzeby. O ile troskliwsza musi być zatem opieka najpotężniejszego, najbogatszego, najwyższego Pana nad w pełni podporządkowaną sobie duszą. Generalną zasadą bachtów żyjących jako wędrowi mnisi jest utrzymywanie się z tego, co przychodzi w naturalny sposób. Ubraniem ich jest przepaska na biodrach, którą sporządzają ze szmat wyrzuconych przez ludzi na drogę. Jeśli są głodni, udają się do hojnych drzew zrzucających swe owoce. Pragnienie zaspokajają wodą z rzek. Nie jest im potrzebne mieszkanie w wygodnym domu. Bachtowie wynajdują sobie jaskinie w górach. Żyjąc tak, nie lękają się dzikich zwierząt, gdyż jest w nich mocna wiara w Boga, który mieszka w sercu każdej żywej istoty. The Lord may dictate to tigers and other jungle animals not to disturb his devotee. Haridas Thakur, a great devotee of Lord Chaitanya, of Lord Sri Chaitanya, used to live in such a cave. And by chance, a great venomous snake was a co-partner of the cave. Some admirers of Thakur Haridas, who had to visit the Thakur every day, feared the snake and suggested that the Thakur leave that place. Because his devotees were afraid of the snake and they were regularly visiting the cave, Thakur Haridas agreed to the proposal on their account. But as soon as it was settled, the snake actually crawled out of its hole in the cave and left the cave for good before everyone present. By the dictation of the Lord, who lived also within the heart of the snake, the snake gave preference to Haridas Thakur and decided to leave the place and not disturb him. But this is a tangible example of how the Lord gives protection to a bona fide devotee like Thakur Haridas. According to the regulations of Sanatana Dharma Institution, one is trained from the beginning to depend fully on the protection of the Lord in all circumstances. The path of renunciation is recommended for acceptance by one who is fully accomplished and fully purified in his existence. This stage, described also in the Bhagavad Gita 16.5 as Daivi Sampat. A human being is required to accumulate Daivi Sampat or spiritual assets. Otherwise, the next alternative, Asuri Sampat or material assets, will overcome him disproportionately. And thus one will be forced into the entanglement of different miseries of the material world. A sannyasi should always live alone, without company, and he must be fearless. He should never be afraid of living alone, although he is never alone. The Lord is residing in everyone's heart. Unless one is purified by the prescribed process, one will feel that he is alone. But a man in the renounced order of life must be purified by the process. Thus, he will feel the presence of the Lord everywhere and will have nothing to fear. Such as being without any company. Everyone can become a fearless and honest person if his very existence is purified by discharging the prescribed duties for each and every order of life.
One can become fixed in one's prescribed duty by faithful oral reception of Vedic instructions and assimilation of the essence of Vedic knowledge by devotional service of the Lord. Najwyższy Pan może rozkazać tygrysom i innym zwierzętom dżungli, aby nie przeszkadzały jego bhaktom. Haridasa Thakura, wielki bhakta Pana, Chaitani, żył kiedyś w takiej jaskini. Tak się złożyło, że razem z nimi mieszkał w niej także olbrzymi, jadowity mąż. Jeden z wielbicieli Haridasa Thakury odwiedzał go codziennie. Obawiając się jednak węża, zaproponował, aby Thakura przeniósł się w inne miejsce, ze względu na to, że inni bhaktowie regularnie odwiedzający jaskinie także obawiali się węża. Haridasa przyjął tę propozycję. Kiedy wszystko zostało już uwzględnione, wąż wypełznął ze swojej nory i na oczach wszystkich opuścił jaskinię. Najwyższy Pan, będąc także w sercu tego węża, rozkazał mu, aby ze względu na Haridasa opuścił jaskinię. Jest to plastyczny przykład tego, że Pan opiekuje się swoimi bona fide bhaktami, takimi jak Thakura Haridasa. Zgodnie z zasadami systemu Sanatana Dharmy, człowiek od samego początku uczy się pełnego polegania w każdych okolicznościach na opiece Pana. Zaakceptowanie ścieżki wyrzeczenia poleca się osobom, które osiągnęły już pewne oczyszczenie i doskonałość swojej egzystencji. Poziom ten określany jest w Bhagavad Gita 5.16 jako Daivi Sampad, transcendentalna natura, cechy duchowe. Ludzka istota powinna dążyć do wyrobienia w sobie Daivi Sampad, cech duchowych, gdyż w przeciwnym razie opanują ją Asuri Sampad, cechy materialne, zmuszając do uwikłania się w różne cierpienie tego materialnego świata. Sannyasin musi żyć zawsze samotnie, nie lękając się niczego. Żyjąc w ten sposób nie powinien bać się samotności, gdyż w rzeczywistości nigdy nie jest sam. Pan mieszka w sercu każdego. Dopóki jednakże ktoś nie oczyści się przez przepisany proces, dopóty uczucie samotności pozostanie. Sannyasin musi być więc osobą oczyszczoną, gdyż w ten sposób będzie mógł odczuwać wszędzie obecność Pana i nie obawiać się niczego, jak na przykład życia w samotności. Każdy może stać się człowiekiem uczciwym i nieustraszonym, jeśli tylko oczyści swoje istnienie przez wypełnianie obowiązków poszczególnych porządków życia, zgodnie z tym, co polecają Pisma Święte. Stałość w wypełnianiu swoich obowiązków można osiągnąć przez słuchanie z wiarą instrukcji wedyjskich, przez przyswojenie sobie istoty wiedzy wedyjskiej dzięki służbie oddania. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? I have a question. Yeah, go ahead. A co takie Daivi Sampad, duchowne bogactwo? Mataji has question regarding the definition of Daivi Sampad, spiritual treasure. It was a question. What is it, those spiritual treasures? Treasure. Mataji zapytała, co znaczy Daivi Sampad, czyli cechy duchowe bogactwo. Yeah, the spiritual treasure is that one will feel satisfied within his heart. Duchowym bogactwem jest to, w tym kontekście, że ktoś jest usatysfakcjonowany w swoim sercu. Because his mind will become his friend, and so he's always living with a friend. Gdyż jego umysł staje się jego przyjacielem i w taki sposób zawsze przybywa ze swoim przyjacielem. But those who don't have the Daivi Sampad, they're living with the enemy, their own mind and senses, and so how can they be happy? A ci, którzy nie mają tego Daivi Sampad, oni zawsze będą żyli w takim z wrogiem. Therefore, the yogis used to perform and still do perform very severe austerity. Go to the Himalayas and we read about it in the sixth chapter of the Gita, very difficult, so that they could control their mind.
Stąd jogini nawet dotychczas, do tego czasu udają się do Himalajów i pełnią bardzo surowe wyrzeczenie. Czytamy o tym też w szóstym rozdziale Bhagavad Gita. Uchida Prabhupada, Lord Chaitanya Mahaprabhu have given us this easy path of bhakti yoga that we can learn how to control our mind without running away to the Himalayas. A Śrīla Prabhupāda i Chaitanya Mahaprabhu dali nam bardzo taki łatwy sposób, jak możemy osiągnąć te korzyści, nie uciekając do Himalajów, poprzez bhakti jogę. We can turn our house into a temple by chanting Hare Krishna, inviting others to come, reading Prabhupada's books together. Like this, we can make a temple wherever we go. I my możemy stworzyć świątynię w naszym domu, intonować Hare Krishna, zapraszać osób do naszego domu, razem czytać książki. Like I'm here alone now, but I'm looking, I mean, today is Sunday, so there'll be, people will come, we'll have a program, but when I'm in traveling, I have more programs, so I'm eager to continue traveling and preaching. Tak jak na przykład dzisiaj jestem sam i mieszkam sam, ale będzie program, więc udam się na program, ale jak podróżuję to, i nauczam, to mam dużo programów, więc jestem bardzo chętny, żeby podróżować i nauczać. And I'm here for another 10 days or so, so we can regularly meet. Like tomorrow at the same time, we can have this association. I pozostanę tutaj jeszcze na kolejne 10 dni, stąd możemy spotkać się też jutro o tym czasie i też mieć to towarzystwo. I'm complaining not many people are here, but today is Sunday, so maybe many devotees are at the temple having program. Też prawdopodobnie dzisiaj jest dużo bhaktów na programie niedzielnym, stąd nie mówię, że jest nas mało, bo jest na pewno są na niedzielnym programie. Any other questions? Yes, Guru Maharaj, I have a question regarding the first shloka we read today and about not to be extravagant in our expenses. So how to still live like, let's say, householder not in the temple, and to balance our expenses and our donations. So how to wisely attempt this question? Go ahead. To pytanie takie dotyczące tego pierwszego wersetu czwartego, który dzisiaj czytaliśmy, jako osoby, którzy nie mieszkają przy świątyni w domach, jak możemy tak mądrze i racjonalnie podejść do tego pytania, żeby nie być takimi nadmiernie jakby wydawać, a z drugiej strony też pozostać w takiej harmonii. Śrīla Prabhupāda was very cautious about spending money. Śrīla Prabhupāda taki bardzo uważny do tego, w jaki sposób pieniądze są dystrybuowane, są, jak my to po prostu wydajemy. He used to criticize it. You Americans, you know how to make money, but you don't know how to spend it. On krytykował Amerykaninów, że zarabiają tak dużo pieniędzy, ale nie wiedzą, w jaki sposób mogą je po prostu zrealizować, w jaki sposób. So spending means that we only spend on things that are favorable for our devotional service. A to wydanie tych pieniędzy oznacza, że my wydajemy tylko na te rzeczy, które są ważne dla naszej służby oddania. We should think this is not my money, it's money, it's Krishna's money, and he's given it to me, so I have to be very careful not to waste it. Powinniśmy myśleć w ten sposób, że to są pieniądze Kryszny, on daje ich mnie, stąd powinniśmy bardzo mądry sposób ich zagospodarować. Any other questions? Yes, Can Guru I have Maharaj. Additional query? Oh. Go ahead. Okay, thank you. Guru Maharaj, please
help me to understand how to beget and raise up a pure devotee. How to beget and raise up a pure devotee. Oh, how to have children? Devotee children. Yeah. I Prabhu ma pytanie, w jaki sposób możemy wychować dzieci na czystych bhaktów. So the best way to teach is by example. I najlepszy sposób, żeby ich nauczyć, to być przykładem, poprzez swój przykład. If you're a good devotee, your children will remember that and they'll always be favorably inclined to Krishna consciousness. I jeśli jesteś dobrym wielbicielem, to twoje dzieci zawsze będą mieli dobre podejście, dobre wrażenie od świadomości Kryszny. Even they turn away, but they'll most likely come back because they'll see that you're still a devotee, even you're an old man, and you're happy. So they'll most likely follow your example. I nawet jeżeli oni odejdą, to po jakimś czasie wrócą, bo zobaczą, że ty jesteś już starszym człowiekiem, ale nadal jesteś w procesie, jesteś zadowolony i szczęśliwy. So children are intelligent, they can see if you're a hypocrite or not. Dzieci są inteligentni, oni widzą, czy to jest hipokryzja, czy nie. If you're really devoted to the Lord, then they can't find any fault with you. I jeżeli będziesz naprawdę oddany Panu, to oni nie będą w stanie zobaczyć w tobie żadnych niedoskonałości. So this is acharya. Acharya teaches, teaches by example. Acharya naucza poprzez własny przykład. Anyone else? Hare Krishna, Gurudev, please example my humble obeisance to Akash Chopra Prabhupada. Long should a child depend on their parents before they start going out on their own? It depends on whether the child is male or female. Okay, so in my case, female. So ask the question, speak the question, Harisha. Radhika, popraw mnie proszę, gdybym zrozumiała to niepoprawnie, bo trochę słabo cię słychać. W jaki sposób osoba, która jeszcze jest pod opieką rodziców, ma zarabiać sobie na życie, tak? Chodzi o kwestie finansowe. So for the female, they should be under protection of some male member of the family. I jeżeli chodzi o kobiet, to powinny być pod ochroną kogoś z męskiej ze swojej rodziny. But our family is also ISKCON, so you can find someone in ISKCON who can help guide you also. Ale twoją rodziną jest ISKCON, więc możesz w ISKCONie znaleźć kogoś, kto może pomóc cię pokierować. But better not to be so much independent that you can just do anything you want. Ale lepiej nie być za bardzo niezależnym i robić to, co ty chcesz. Prabhupada used to give the example of the street dog. The street dog can go anywhere he wants, but he's not happy. But the dog with the master, he's very happy. I Śrīla Prabhupāda podaje przykład psa ulicznego. Jeżeli taki pies, który nie ma żadnego właściciela, może udać się gdziekolwiek, ale pozostaje na tej ulicy. Ale pies, który ma właściciela, to jest bardzo szczęśliwy. So you have to decide who is your authority. Stąd musisz zrozumieć, kto jest twoim autorytetem. Just like now, you're with the Indigenous Party, then you must have some authority there. Tak jak teraz jesteś w jakby w tym zespole Indradjuny Maharaja i musisz mieć tam kogoś z autorytetów. Prawdopodobnie pytanie było o autorytety, przepraszam. Isn't it? Yes, I have three authorities. I have our director. Okay. The principle is we don't have to know all three.
But the principle is we shouldn't be street dogs. Tak, ma trzech autorytetów, ale zasada jest taka, że nie powinniśmy być psami ulicznymi. Any other questions? Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Can I have a question also regarding this donations and expenses? So I've heard that Srila Prabhupada told that we should donate 50% of our income to Krishna Consciousness Movement. How to understand it? All income, like from all income, or just it's what will we have after some, I don't know, expenses. Yes. Expenses, yes, like accommodation, you know, food and groceries. Mm-hmm. I miałam pytanie takie dotyczące tego, że słyszałam, że 50% swoich dochodów mamy przeznaczyć na misję iskonową. I poprosiłam Maharaja, żeby on wyjaśnił po prostu, czy to jest 50% z całego, jakby z całej wypłaty, czy to jest po już wyliczeniu wydatków za takich podstawowych, domowych. Yeah, it's called discretionary income. In other words, money that you can use in any way without being in anxiety. I to są taki dochód, takie pieniądze, które my możemy, które jakby nam zostają i my możemy przeznaczyć na dowolny cel. To z tych. But again, it comes to the point of not being extravagant. I znowu wracamy do punktu, żeby nie być, nie mieć tej ekstrawagancji, nie być nadmiarowo czegoś posiadać. And then if you can find some project that you like to donate to. I wtedy możesz znaleźć jakiś projekt, który chcesz wesprzeć. And maybe you can, you know, follow up on that, on your donation, make sure that it's being spent properly. I wtedy też możesz zrobić, jakby poprosić o to, żeby powiedzieli, czy twoje dotacje w jaki sposób zostały zagospodarowane, czy w dobry sposób. There's Induleka. I jest Induleka, Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj.